sytuacja kadrowa, no wiemy, że nie zagra, jeżeli chodzi o kadrę, no to wiadomo, że nie zagra Senegalczyk Tiakane, tak? A na przykład co z Timopoulosem, czy on już jest gotowy do gry? Nie. A co z Grześkiem Szymusikiem? Też nie grał ostatnio? To uraz? No, do operacji jest chłopak. A już przeszedł, bo on tam miał strzywaną, miał mieć strzywaną łokotkę? No nie, ten zabieg odbędzie się w tym tygodniu. Aha, no czyli czeka dłuższa przerwa, także z Szymusia nie będzie mógł trener korzystać pewnie z miesiąc. No, może tak być. Może tak być. Boi się pan słoni? Nie. A przez pryzmat pana pracy w tych słoniach ten mecz jest w pana głowie rozgrywany, czy raczej nie ma to znaczenia? Każdy mecz jest rozgrywany przeze mnie w głowie i muszę na każdy mecz odpowiednią strategię dla zespołu przekazać, ułożyć, także każdy mecz muszę traktować tak samo. No ale te 5 miesięcy spędzone w niecieczy będzie miało wpływ na to, jak będzie pan dodatkowo, nie wiem, zmobilizowany na to starcie? To nie wiem, że tak abstrahując do tego pytania, czy boję się słoni? Na przykład. Czy mi się na przykład śnią po nocach? Nie, podchodzę do tego normalnie. Na pewno? Na pewno. A to, że jest 3 zawodników w Koronie Kielce, którzy jeszcze niedawno grali w Brukbecie i że Jovanovic, który grał tutaj, gra teraz tam, to będzie miało jakiś wpływ? A Jovanovic gra? Wydaje mi się, że siedzi na ławce. 3 mecze rozegrał w tym sezonie. No, jak na razie to były tylko te 3 mecze. No, nie ma co na to patrzeć, kto gdzie grał i jak to wygląda. Ja myślę, że nawet chyba z tej perspektywy patrząc, odpowiadając na to pytanie, to chyba lepiej, że u nas jest tych kilku zawodników, którzy tam grali. Na pewno będą chcieli się w tym meczu pokazać. A czy pani prezes Brukbetu, pan chce coś udowodnić tym meczem na przykład? Takim poważnym wygraną na przykład wysoko? Nie. Nie. To jeszcze jedno pytanie związane z Brukbetem. Kapitalny początek mieli, bo 4 mecze i 4 zwycięstwa, co prawda 3 mecze rozgrywali na własnym stadionie, ale dopiero ten ostatni, też zresztą u nich rozgrywany, przegrany z Arką Gdynia. To jest mocna drużyna i po raz kolejny chyba aspirująca do awansu. Aż oczywiście. Na pewno mocny zespół, mocny kadrowo. Też grający dosyć ciekawą piłkę ostatnio, także na pewno czeka nas kolejne mega wyzwanie, biorąc pod uwagę jeszcze nasze problemy kadrowe. Nie lada wyczyn i nie lada ból głowy, także może nie będą mnie się pewne rzeczy śniły, ale bardziej te noce będą bezsenne ze względu na to, że muszę odpowiednio ten nasz zespół ustawić tak, żebyśmy zapunktowali u siebie i wygrali ten mecz. Myślę, że do zwycięstwa wystarczy na przykład taka gra jak przez całą pierwszą połowę w Legnicy, prawda? Tylko bardziej skuteczna. Nie tylko w pierwszej połowie, w drugiej połowie tak, też były bardzo ciekawe momenty gry i cały czas gdzieś to mimo wszystko zresztą trochę ze mną tutaj polemizowałeś, zapraszałem cię na analizę, ale to, co wydarzyło się w Miedzi, jest jakby konsekwencją pewnych rzeczy, które się dzieją z tym drużyną, i to, że my z Łęczną też stworzyliśmy dużo sytuacji, było jakby już pewnym takim początkiem tego. Na Miedzi wyglądało już to zupełnie inaczej, zupełnie lepiej, ale i tak gdzieś tam nie wykorzystujemy jeszcze tego wszystkiego, co stwarzamy, i tu akurat nie ma znaczenia, czy to tam mamy napastnika, czy nie mamy napastnika, po prostu musimy zacząć wykorzystywać te sytuacje i podejść, tak jak mówiłem już po Łęcznej, często z chłodną głową do tych pewnych finalizacji akcji, i to będzie zupełnie inaczej. Ten zespół też musi w końcu uwierzyć w siebie. Ja mam nadzieję, że po takim meczu jak z Miedzią, zresztą po ostatnich meczach, po tych analizach, co pokazywaliśmy, cały czas gdzieś tam progres tej drużyny jest. Ja mam nadzieję, że ten zespół już też uwierzy w siebie i niezależnie od tego, który z zawodników wyjdzie na boisko, będzie prezentował dobrą jakość i że zespół nie zmieni tego, co widzisz, takiego grania i jak widzieliśmy ostatnio. Dziękujemy. A propos właśnie napastnika, jest bliżej niż dalej finalizacji jakiejś nowej umowy? Ja w tej chwili kwestia pewnych transferów i pewnych rzeczy, no to ja też muszę się z pewnymi rzeczami wstrzymać. Sami widzimy, co
się dzieje w kwestii organizacji klubu, spraw właścicielskich i tak dalej, to w dużej mierze gdzieś tam też mnie ogranicza i moje pole ruchu. A Grzegorz Kujfik to było faktycznie nazwisko, które tutaj mogło trafić do Kielc? Czy ale nie tylko to... on, tak samo Łukasz Gikiewicz, czy chociażby Zaur, tak, Sadajew, dobrze kojarzę, tak. No, jest, przewijają się nazwiska wielu zawodników, którzy gdzieś tam mogą trafić do nas, no ale mówię, no ktoś też musi te decyzje podjąć. Panie trenerze, poruszył pan kwestie właścicielskie. Ja się zastanawiam, czy to jakikolwiek w tym momencie sezonu ma wpływ na morale zespołu, czy raczej nie należy tutaj szukać? Znaczy, ja ze swojej strony robię wszystko, żeby takiego wpływu nie miała, ale przecież chyba każdy z nas wie, że obojętnie gdzie byśmy nie pracowali, jakbyśmy nie wiedzieli, czy firma zmieni właściciela, czy nie zmieni właściciela, kto będzie, nie wiem, dyrektorem w danej firmie, prezesem, czy kimkolwiek, no to każdy pracownik będzie gdzieś tam mimo wszystko miał to w głowie i się nad tym wszystkim zastanawiał i w mniejszy lub większy sposób będzie to wpływało na zachowanie, ale to ja mówię, no ja już moja głowa w tym i robię wszystko, żeby to w żaden sposób zawodnikom nie zaprzątało głowy. My mamy swoje cele do zrobienia, swoje sprawy do zrealizowania i tego musimy się trzymać.